Witaj. Postaram się przybliżyć Tobie, czym jest tryb awaryjny. Czy wiesz, kiedy możemy stosować tryb awaryjny? Tryb awaryjny stosujemy na przykład w sytuacji, kiedy system Windows zatrzymał się i przez długi czas nie można go uruchomić, albo kiedy system funkcjonuje niewłaściwie. Dodajmy jeszcze takie sytuacje jak nieprawidłowe funkcjonowanie ekranu czy nagłe wyłączenie się komputera. Ponadto uruchomienie trybu awaryjnego jest nam potrzebne do zbadania często powtarzającego się błędu albo gdy po prostu uruchomienie systemu stało się niemożliwe po instalacji nowego sterownika lub oprogramowania. Należy pamiętać, że w trybie awaryjnym załadowane zostają tylko niezbędne usługi i sterowniki takie jak mysz, klawiatura, CD-ROM, standardowe sterowniki urządzeń, VGA, dziennik zdarzeń PNP, RPC i menedżer dysku logicznego. Nie zostają uruchomione programy określone w folderach Startup, programy zaznaczone w rejestrze jako uruchamiające się automatycznie oraz lokalne. Tryb awaryjny jest przydatny przy rozwiązywaniu problemów spowodowanych przez błędy w automatycznie uruchamianych aplikacjach, usługach systemowych i sterownikach. W trybie awaryjnym dostępne są pliki konfiguracyjne systemu. Można więc dokonać zmian konfiguracji, a następnie uruchomić powtórnie system w trybie normalnym. Po uruchomieniu trybu awaryjnego można wyłączyć lub usunąć usługę systemową, sterownik lub automatycznie uruchamianą aplikację, która uniemożliwiała normalne uruchomienie komputera. Czy wiesz, w jaki sposób możemy użyć opcji rozruchu w trybie awaryjnym? Otóż uruchamiamy komputer i naciskamy klawisz F8 na klawiaturze, najczęściej po wyświetleniu menu wybierz system operacyjny do uruchomienia. Gdy pojawi się menu opcji zaawansowanych systemu Windows, wybieramy opcję, a następnie wciskamy Enter. Gdy ponownie pojawi się menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia, zawierające u dołu ekranu niebieskie wyrazy Tryb awaryjny, zaznaczamy wybraną instalację i naciskamy klawisz Enter. Tryb awaryjny posiada swoje opcje, które teraz Ci przedstawię. Tryb awaryjny, ta opcja wykorzystuje minimalny zestaw sterowników, urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows. Tryb awaryjny z obsługą sieci. Ta opcja wykorzystuje minimalny zestaw sterowników, urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows oraz dodatkowo sterowniki wymagane do uruchomienia sieci. Tryb awaryjny z wierszem polecenia. Podobny do trybu awaryjnego, jednak zamiast eksploratora Windows zostanie uruchomiony program CMD.exe. Włącz tryb VGA. Ta opcja uruchamia system Windows w trybie 640x480 z użyciem bieżącego sterownika wideo, innego niż VGA Sys. Ten tryb jest użyteczny w przypadku, gdy zmieniono ustawienia wyświetlania, a monitor nie jest w stanie ich wyświetlić. Opcja ostatnia, znana dobra konfiguracja, uruchamia system Windows z użyciem ostatniej znanej dobrej konfiguracji. Tryb przywracania usług katalogowych dotyczy tylko kontrolerów domen systemu Windows. Wykonywana jest naprawa usługi katalogowej. Tryb debugowania włącza tryb debugowania w systemie Windows. Informacje o debugowaniu można wysłać za pomocą kabla szeregowego do innego komputera z uruchomionym debugerem. Ten tryb jest skonfigurowany do obsługiwania portu COM2. Opcja Uruchom system Windows włączy system Windows w normalnym trybie. Wykonaj ponowny rozruch. Opcja ponownie uruchamia komputer. Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, ta opcja ponownie wyświetla menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia. Dziękuję za uwagę. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zapraszam do zapoznania się ze skryptem. Zachęcam również do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.